Występują Miłość i Przemoc, odcinek 24. I jak ja teraz oddam te pieniądze? Jak wykupię zegarek? Nie kazałem ci sprzedawać cudzego zegarka. I przestań narzekać. Dobrze się stało. Dobrze? Właśnie musiałam oddać tej policjantce pieluchy twojej córki, perfumy, które miałam sobie kupić, rachunek za telefon, a nawet twoje jedzenie. Przestań. Mam cię dosyć. Idę spać do szklarni. Do szklarni. Prześpij się na śmietniku. Na śmietniku? Jak zostanę adwokatem, będziesz mnie błagać, żebym do ciebie wrócił. Ciekawe po co? Żeby dalej klepać biedę? Sam nie umiesz sobie ze sobą poradzić. Jesteś próżniakiem i zrzędą. A bieda to największa z twoich wad. Już wracasz, żeby prosić mnie o wybaczenie. Czego chcesz? Proszę mnie zostawić. Proszę mnie nie zabijać. Nie patrz na mnie, zamknij się. Jak będziesz krzyczeć, to cię zabiję. Nie gaw się. Widziałaś jego twarz? Nie. Wszystko przez te pończochy na głowie. Po co założyłaś pończochy na głowę? Nie ja, tylko on. Nic jej nie jest? Daj mi ją. Co się stało? To twoja wina. Zostawiłeś mnie samą i ktoś się do nas włamał. Przestań. Ten typ szukał czegoś konkretnego. Nic nie zabrał. Dziwne, że włamał się akurat do dozorczyni. Słucham? Widzisz? Mówiłem. To przez ten zegarek. To był sadysta, szukał zegarka. Proszę go nie zabierać. Niech mnie pani zrozumie, to mój mąż. To w ramach prewencji. Robimy tak zawsze, kiedy agresor doprowadza ofiarę do takiego stanu, w jakim jest pani. To się nie zdarzyło po raz pierwszy, prawda? Zostaniemy bez grosza. To on utrzymuje dom. On straci pracę. Zabiorą go na komisariat. Potem sędzia zadecyduje, jak go ukarać. Tym razem przesadziłaś. Ostrzegałam cię. Byliśmy nawet u sędziego, żeby uzgodnić warunki ugody, ale ty nie chciałeś pójść z nami. Nie daruję ci tego. Ciocia postanowiła posunąć się dalej, ale nie miała zamiaru na ciebie donosić. Jestem mężczyzną. Sędzia też. I to on kazał cię aresztować. A teraz zacznij się o siebie martwić. Czeka cię proces, a potem wyrok. Panie Numa Custodio Moreira, zostaje pan zatrzymany za naruszenie artykułu 5, czyli za agresję skierowaną przeciwko członkom swojej rodziny oraz za pobicie pani Auxiliadora Amaral.
Zabierzcie go. Proszę, nie. Ciociu, już dobrze. Błagam was. Uspokój się, ciociu. Nie trafi do więzienia na 15 lat. Najwyżej na 6 miesięcy. To go nauczy szanować swoją żonę, matkę jego dzieci. Już dobrze. Zostawiasz mnie samą na noc, bo zachciało ci się zostać adwokatem. Nie zwalaj na innych winy za twoje błędy. Mówiłem ci, żebyś oddała ten zegarek, ale nie słuchałaś. Uspokój się. Ty otwórz. Dzień dobry. Ale się wystraszyłam. Wczoraj ktoś się tu włamał. Niech pani zobaczy, co narobili. Na szczęście małej nic się nie stało. Na spotkaniu administracji budynku doszliśmy do wniosku, że należy was zwolnić. Co? A nasza córka? Dlaczego nas wyrzucacie? Bo urządzacie awantury i jesteś złą dozorczynią. Dlatego. I co teraz, Milfre? Płacz, ciociu. Wyrzuć z siebie ból, który zadał ci wujek Numa. Przepraszam. Można? Co tu robisz? Przyszedłem porozmawiać z twoją ciocią. Chyba powinna wiedzieć, że jesteś w ciąży. Zrobię to dla ciebie. Coś się stało? Tak. Zabrali wujka, bo pobił ciocię. To nie jest odpowiedni moment. To dlatego widziałem policję. Jesteś szczęśliwa? Zabrali ojca jak przestępcę. Jakby kogoś zabił. Ruti, uspokój się. Spójrz na dzieci. To nie był dobry pomysł. I co teraz zrobimy? Kto będzie utrzymywał dom? Jakoś to załatwię. Sama będę na nas zarabiać. Ty? W twoim stanie? Jakim stanie? Juan koniecznie chce ożenić się z Aną. Jeśli teraz damy Juanowi orzeczenie, zauważy, że jest sfałszowane. Dlatego musimy poczekać. Kiedy o nie zapyta, powiemy, że są opóźnienia proceduralne. Nie da się tak łatwo spławić. Ale zostaw to mnie. A brzuch Anny Jesus będzie rósł. Wszyscy będą komentować to, że zaszła w ciążę przed ślubem. Uważaj, idą pracownicy. I co z tego? Ciąża Anny to też tajemnica? Podsunąłeś mi dobry pomysł. Proszę mi wybaczyć. Wiem, że to nie jest najlepszy moment. Ma pani problemy rodzinne. Juan, nie słuchasz mnie? To nie jest dobra chwila. Zamknij się. Wiem, że jest pani ciężko, dlatego od razu wypijmy ten kielich goryczy. Jakiej goryczy? Tak to odbierasz jako ciężar? Więc lepiej powiedzieć o tym później. Miejmy to wreszcie za sobą. Daj mi skończyć. To nic wielkiego. Chcę tylko powiedzieć, że Anna i ja spodziewamy się dziecka. Anna jest w ciąży, to wszystko. Ona zawsze to robi? Greto, mam coś dla ciebie. To replika diamentu, którego używano przy kręceniu Titanica. A te kwiaty przysłano prosto z Holandii. Specjalnie dla mnie. Do Holandii pojedziesz sam, jak wszyscy się dowiedzą, co wczoraj zrobiłeś. Moja babcia widziała, jak się zachowałeś. To wystarczający powód, żeby anulować kontrakt. To był tylko mały skoczek w boczek.
Już nie wspomnę, że może być z tego skandal na cały kraj. Po tym, jak zwołam konferencję prasową, twoja sława sięgnie zenitu. Chyba, że co? Mam dla ciebie propozycję. Siad. To może trochę potrwać. Jesteś w ciąży? Tak, jestem. Ale to nic. Nie musisz od razu mdleć. Jak to nic? Właśnie widziałam, jak zabierają mi męża. A teraz wy mi mówicie, że jesteś w ciąży. To dla mnie za wiele. Nie dam sobie z tym rady. I co teraz zrobimy? Mój mąż jest w więzieniu. Ja nie mam pracy. Muszę utrzymywać dom. Moje dzieci chodzą do szkoły, a ty jesteś w ciąży. Chyba chcecie, żebym oszalała. Ciociu, posłuchaj. Muszę ci coś powiedzieć. Właśnie dlatego Juan i ja chcieliśmy z tobą porozmawiać. Teraz już wszystko będziemy robić jak należy. Jak należy? Teraz wszystko robiliście źle, więc tak to się skończyło. Chciałam powiedzieć, że mimo tych problemów na pewno sobie poradzimy. Damy radę. Czuję się za was odpowiedzialna. Nie zostawię was. To ja nie zostawię ciebie. Tym bardziej teraz, kiedy spodziewasz się dziecka. W kupie będzie weselej. To chyba nie najlepszy dowcip. To nie dowcip. I co teraz? Musicie się natychmiast pobrać. Nie wyjdę za ciebie. Kochanie, podpisaliśmy umowę. Poza tym zainwestowałem tyle w ślub i podróż poślubną i w to mieszkanie. Ono jest warte fortuny. W takim razie negocjujmy. Co negocjujmy? Myślałam o tym, co przez ciebie przeżyłam. Wiesz, co to znaczy wyjść za mężczyznę, który przebiera się za psa? Musiałam pozbierać wszystkie twoje zdjęcia i oddać je do niej. Teraz należysz do niej. Kto to jest Donna? Suczka, którą dała mi babcia. To straszne. Już nie jestem w stanie podziwiać cię tak jak kiedyś. Będziesz musiał się bardzo starać, żebym ci wybaczyła. Kobieta, która nie podziwia swojego narzeczonego, nie powinna za niego wychodzić. Domyślam się, że przygotowałaś listę rzeczy, które mam zrobić. Twoi rodzice nie zmarnowali pieniędzy na Harvard. Dobrze się domyślasz. Nie. Pan Beltran dzwonił i powiedział, że przyjdzie później. Dziękuję. Pani Dalmatynko, pies, którego szukam... Przepraszam, lepiej milcz. Ja wolałam buldoga albo pitbull terriera. To Beltran chciał dalmatyńczyka. Powiedz mi coś. Pamela wie, że ją naśladujesz? Nie, to fantazje na życzenie konsumenta. Pamelo? Stań obok Elwiry. O co chodzi? Dlaczego mnie z nią porównujesz? Olga i ja zbieramy podpisy. Nie mogą mnie wyrzucić. Daj mi to. Podpiszę. Będę cię potrzebować, żebyś mnie broniła. Mam małe dziecko. Nie mogą mnie wyrzucić. Doskonale cię rozumiemy, ale to nie najlepszy moment. Pani Amaral przechodzi trudne chwile. Rzeczywiście, zapomniałam, że pan Numa jest w więzieniu. Ano Jesus? Nadal będę zbierać podpisy. Sąsiedzi mnie wesprą. Nie dam się stąd wyrzucić. A który to miesiąc? Czego? Ciąży.
Jesteś w ciąży? Pośpieszcie się, nie pozwólcie, żeby umarła. Przepraszam. Zatrzymanie akcji serca. Trzeba zabrać ją do szpitala. Szybko. Znam tę kobietę. Na pewno ją znam. Dobrze, pomogę ci, ale musisz być lepszą dozorczynią. O to się nie martw. Umiem pracować. Cały budynek jest czysty. Naprawdę jesteś w ciąży? Chłopiec czy dziewczynka? To jego? Cześć. Oszalałaś, ciociu? Dlaczego powiedziałaś Rosjo, że jestem w ciąży? To największa plotkarka w budynku. Przepraszam, nie zauważyłam. Wiecie, że to nie jest zabawa. Tu chodzi o twoją przyszłość. Wiemy o tym. Chodzi o przyszłość Anny. Co prawda, wolelibyśmy, żeby nikt o tym nie wiedział. Ale teraz pewnie wiedzą już wszyscy. Ciociu, dokąd idziesz? Dokąd idziemy? Wy pójdziecie razem ze mną. Mamo, musisz iść do tej samej kliniki, w której poznałaś Fernandę i sprawdzić... Wreszcie mnie posłuchałaś. To proste, co wolisz? Chłopca, dziewczynkę, bliźnięta? Nie, mamo. Chodzi o bardzo delikatną sprawę. To sekret. Nikomu o tym nie mów. Myślę, że Jairo Restrepo ukrywa przede mną prawdę o swoim synu. Ana Jesús jest w ciąży. Co? Ale to wcale nie takie proste. Ojciec dziecka nie chce się do niego przyznać. I co ty na to? To dlatego pan Numa pobił panią Osiliadorę. Powinien pobić typka, który nie chce się ożenić z Aną Jesús. To nie wszystko. Ten koleś jest znanym adwokatem. I co zrobił? Posłał do więzienia pana Numę. To już nawet nie plotka, tylko scenariusz filmowy. Takie jest życie. Ana Jesús udawała niemal świętą, a teraz została samotną matką. Nie obgaduj jej, to nieładnie. Jakiś ty wrażliwy. Co się stało? Ten sadysta cię dopadł? Nie, aresztowali tatę. O tym już wiem. A wszystko przez Anę Jesús. To ona na niego doniosła. Nie, twój tata trafił za kratki przez ciążę Anny Jesús. Ciążę Anny? Dopiero się przebierasz? Już od 2 godzin powinnaś pracować. Co cię ugryzło? Miałaś kiepską noc? Przez Maję Johnson przeżyłam najgorszy wstyd mojego życia. Nie mogłam się nawet bronić, bo budynek należy do niej. Test ciążowy? To moje. Zapomniałam go zabrać. Twoje? Tak. Przecież nie masz faceta i wyglądasz na bardzo ostrożną. Może to Anny? Daj spokój. Miałaby zajść w ciążę z Juanem? Czyli to ona jest w ciąży, prawda? Ana w ciąży? Znowu wszystko spaprałam. Teraz Ana mnie zabije. Dlaczego mnie z nią porównywałaś? To był kiepski żart. Najważniejsze, że rano podjęłam dobrą decyzję. Jaką? Zatrudnimy Anę Jesús na staż. To dobra studentka. Byłoby wspaniale, gdyby mogła u nas rozpocząć karierę. To nie jest dobry pomysł. Popełniliśmy błąd, zatrudniając Anę. Nie pytam cię o opinię. Chcę, żeby Ana z nami pracowała. To niemożliwe. Wiesz dlaczego? Ana Jesús jest w ciąży.
Słucham? Anna w ciąży? Tutaj szanuje się czas pracy. Myślisz, że rośliny pielęgnuje się zdalnie? Nie obijaj się, bierz się do roboty. Przepraszam, żona wpakowała się w kłopoty. Zabrała zegarek Patrycji Lary i teraz ktoś nam grozi. A ja spotkałem na rogu Jennifer Lopez. Co za fart. Powiedziała, że chce za mnie wyjść. Nie wciskaj mi kitu. Zabieraj się do roboty. Tarzana też jeszcze nie ma. To się więcej nie powtórzy. Wystarczy tej gadki. Kiedy wychodziłem, policja zabierała pana kuzyna numer. Numer? Policja. Tak, bo pobił żonę. Moja żona, gumowe ucho, dowiedziała się, że Ana Jesús jest w ciąży. Co? W ciąży? Tak, ale z kim? Na razie nic nie potwierdza informacji, że Juan zrobił dziecko Anie. Nikt nie twierdzi, że to Juan. Bomba wybuchła. Muszę uprzedzić Juana. Wiesz, że ciężarna kobieta to problem dla firmy? Z tego co wiem, ciąża nie jest zakaźną chorobą. Ale ciężarna miewa humory, kaprysy, nie pracuje wydajnie. Trzeba jej płacić zasiłek przedporodowy i porodowy. To same straty dla kancelarii. Tak czy inaczej, Anna będzie tu pracować. Kiedyś i tak zostanie adwokatem. Szefie, coś szefowi powiem, tak między nami. Pan Numa chyba zgłupiał, skoro pobił swoją żonę. Może Numa to moja krew, ale zasłużył na więzienie. Kobiety są święte. Tak. Ale nieszczęścia chodzą parami. Jedno przyciąga drugie. Że też mojej niedoli nie było dosyć. Pańskiej jak to? Dzień dobry. Mam wiadomość od Renę. Byle nie złą, bo tych mamy dosyć. Po dziurki w nosie. Pan Numa został aresztowany. Moją żonę prześladuje sadysta. A panienka Amaral jest w ciąży. Anna Jesús w ciąży? Tak. René jest w szpitalu. Policja wysłała go do specjalnej kliniki. Ale wszystko w porządku. Policja? Jak to możliwe, że wszystko jest w porządku? Kim jest ta kobieta? Znam ją, ale skąd? To pacjent, którego przyprowadziła pani Magdalena. Jest w szpitalu nie tylko po to, żeby rozwiązać swój problem. Tylko tak można było wyciągnąć go z aresztu. Chodź tu, przywitaj się, nie bądź dziki. Uśmiechnij się ładnie do przyszłej teściowej. Tato. Wiedziałam, że nasze dzieci razem się uczą, ale nie wiedziałam, że się przyjaźnią. Może pani być spokojna. Mój chłopak to dżentelmen. Ja go tak wychowałem, sam. Trochę późno przestał być dzieckiem, ale trudno. Tato, ja zawsze byłem duży. Nie pamiętasz tego, bo byłeś malutki. Miałeś jakieś 8 lat i wykłócałeś się w urodziny o kawałek tortu. A jak miałeś 11, jeszcze sikałeś w łóżko. Tato, przestań. A jak się ma Julieta? Trochę żałuję, że wycofała się z konkursu. Nie wiem, dlaczego to zrobiła.
Dam ci telefon, żebyś mógł do niej zadzwonić. Może to ją pocieszy. Chłopcze, już czas, żebyś założył krawat i postawił włosy jak kogut grzebień, gdy wchodzi do kurnika. Zastrzyk już działa. Jak zaśnie, zabierzcie go stąd. Ale dokąd? Nie poradzi sobie sam. Odwieźcie go do przytułka. Ta klinika i tak dużo dla niego zrobiła. Ale on stamtąd ucieknie. To nie mój problem. Słyszała pani ostatnie plotki? Nie obchodzi mnie życie innych. Ana Jesús jest w ciąży. W ciąży? Siadaj. Opowiadaj wszystko od początku. Tak powiedziała pani Pamela. Niemożliwe. Wszyscy w kancelarii zachodzą w ciąże, tylko nie ja. Kiedyś nawet Maja zajdzie w ciąże. To nie fair. To Juana Coronela? A niby czyje? A zatem tym razem wpadł. Jednak Bóg istnieje. Juan zapłaci mi za wszystkie upokorzenia. Ciąża Anny to najlepsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. To nie takie proste. Przecież najpierw trzeba wziąć ślub cywilny. To prawda, wszystko robimy na opak. Zaczęliście na opak. Jak się macie? Witajcie. Niech będzie pochwalony, ojcze Mateo. Mamy wielki problem z naszymi dziećmi. Musimy go jakoś rozwiązać, zanim ludzie zauważą. Wiem, o co chodzi. Ten chłopak nie wierzy w Boga, nie w tym rzecz. Więc czego ludzie nie mogą zauważyć? Ana Jesús jest z nim w ciąży. Kochanie, to dla ciebie. Dlaczego to zrobiłaś? Przez tego chłopaka tata się zdenerwował i chce się z tobą rozwieść. Nie chce go znać. Nieprawda. My się nie rozwodzimy. Przecież możesz mieć przyjaciół. Przyjaciele to błogosławieństwo. Proszę, zadzwoń do niego. Nie. Dzień dobry. Tato, mogę mieć przyjaciół? Oczywiście. Poważnie? I nie rozwiedziesz się z mamą? Kto tak powiedział? Nie rozwiedziemy się. Jestem odpowiedzialny, zrobię co trzeba. Wiem, że powinniśmy inaczej zacząć, ale stało się. Teraz trzeba naprawić nasz błąd. To właśnie robimy, prawda? Boję się, że ludzie dowiedzą się o ciąży. Nie chcę tego. Przynajmniej dopóki Juan nie wróci. Potem będę musiał wymyślić coś innego. Nie martwcie się, to zostanie między nami i Bogiem. Idź odrabiać lekcje. I zadzwoń do twojego kolegi. Victorino, jestem szczęśliwa. Dobrze, że zapomniałeś o rozwodzie. To znaczy, że zaczniemy od nowa? Ocalimy nasze małżeństwo? Nie, ani jedno, ani drugie. Chcę otwartego małżeństwa. O co ci chodzi? Nie chcę mi się wyprowadzać i zaczynać od zera. Nie chcę wprowadzać się do innej kobiety. Ale nie mam też zamiaru bawić się w małżeństwo z tobą. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Momencie. Nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego, ale nie wyprowadzisz się?
Tak jak słyszałaś. Od teraz to jest otwarte małżeństwo. Będziemy razem mieszkać, będziemy małżeństwem i nie rozwiedziemy się, bo nie chcę płacić za rozwód. Każde z nas może pójść swoją drogą. Możesz mieć narzeczonego, kochanka, kogo chcesz. Sama narzekałaś, że już od dawna się nie kochamy. Teraz możesz robić to z każdym. Raniu. Nie możesz mnie więcej ranić. Niszczysz mnie jako kobietę, matkę i żonę. Dosyć tego. Musimy porozmawiać. Chcesz mnie posłać do szpitala? Stało się coś bardzo ważnego. Chodźmy stąd. Zwracamy na siebie uwagę. Przepraszam. Gratuluję. Co tu się dzieje? Co chciałeś mi powiedzieć? Szybko. Dlaczego wszyscy tak na mnie patrzą? Chyba będzie rozruba. Juan? Musisz mi to natychmiast wyjaśnić. To jest ten wózek. Silnik nadal ma dobry. Zaręczam. Widziałem, jest piękny, ale i tak mnie na niego nie stać. Nawet jakby mi Bóg pomógł. Mogę trochę spuścić sceny. Ale za darmo samochodu nie oddam. To okazja. Wiem, ale stać mnie tylko na koła. Zaraz wracam. Co się stało? Wszystko w porządku? Zaraz mnie udusisz. Dostałeś się na uniwerek. Byłeś jednym z pierwszych na liście. Co? Będę adwokatem. Co się stało? Założyłam bluzkę na lewą stronę. Udajesz, że nic się nie stało? Elwira chce z tobą porozmawiać. I zawiadamiaj nas, jak masz nie przyjść do roboty. Spóźniłam się, bo wiemy dlaczego. Jestem z tobą. Będę cię we wszystkim wspierać. Nie pozwolę, by jakikolwiek mężczyzna poniżył cię tak jak ten idiota. Skąd wszyscy wiedzą o wujku Numie? Jak się dowiedzieliście? Nieważne. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Ten mężczyzna, o ile można nazwać go mężczyzną, za wszystko zapłaci. Nie pozwolimy, by spokojnie chodził po ziemi. Jak ona nienawidzi mojego wujka. Trafi za kratki, osobiście o to zadbam. My o to zadbamy. I cieszę się, że nie czujesz litości dla tego bydlaka. Ja? Niech zgnije w więzieniu. A co miałam robić? I tak byś tego nie ukrył. Ty nie ukryłaś. Ana Jesús jest w ciąży i dlatego nie odbędzie u nas stażu. Musiałam powiedzieć o tym Mai. Tutaj ukrywa się wiele rzeczy. Po co dodawać do nich kolejną? Co zamierzasz? Zachowam się jak dżentelmen. Nie ma mowy. Weźmiesz odpowiedzialność za to, co się stało. Ana na to zasłużyła. Właśnie o to mi chodziło. Najpierw zajmij się swoim życiem, a potem Aną. Pracuję nad tym. Pamela wie, że jak nie uszanujesz Anę, osobiście wyrzucę cię z kancelarii. Dziękuję. Powiem cioci, że teraz ma adwokatkę, na którą może liczyć. A co ona ma z tym wspólnego? Chodzi o wujka Numę. To jego wpakowałyśmy za kratki. Numa jest w więzieniu? Zaczęłaś mówić o jakimś kobieciarzu, bydlaku, mikrobie bez nóg, czyli o Numie. Nie. Mówiłam o kobieciarzu, bydlaku, mikrobie bez nóg, czyli o Juanie Coronelu. A to dlaczego?
No zrobił coś strasznego. Co takiego? Zrobił ci dziecko. Daj mi chwilkę. Próbuję wyskrobać trochę grosza. Rozumiesz? Ale dam radę. Mogę ci pożyczyć pieniądze. Potrzebujesz samochodu, żeby jeździć na uniwerek i wozić swoją dziewczynę. Jakoś się dogadamy. To autko trzymaj dla mnie. Rezerwuję je. Dlaczego nie chcesz mojej pomocy? I tak dużo mi pomogłaś, rozumiesz? Zmieniasz mi życie, ale pozwól mi zrobić coś samodzielnie. Ja tylko chciałam... Dałaś mi już mnóstwo pieniędzy, a ja nie mogłem ci ich oddać. Pozwól mi udowodnić, że jestem facetem, który umie o siebie zadbać. Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli będę potrzebował, dam ci znać. A teraz pozwól mi działać. Wiem tylko, że cię kocham. To prawda, że Ana jest w ciąży? Jak to w ciąży? Sama mi to pani powiedziała. Jasne, że jest. Nie widziałaś, jak utyła? Nie zdążyła przytyć. Nie minął nawet miesiąc. Słyszałeś? Co się dzieje? Nie słyszałeś o Anie Jesus? Ale to musi zostać między nami. To był sekret? Kto jeszcze o tym wie? Chyba nikt. Nie mów o tym nikomu, nawet na torturach. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. To tajemnica. Mogę wiedzieć, co ten element robi w mojej kawiarni? Żyjemy w demokratycznym kraju, w którym obowiązuje prawo do swobodnego przemieszczania. Tutaj demokracja się kończy. Tutaj nie wolno wchodzić każdemu, panno Puszczalska. To potwarz. Akt antykonstytucyjny. Przejrzyj księgi i zadbaj o czystość kawiarni. Kto wie, czy niedługo nie wpadnie do ciebie jakaś kontrola. Niech wpada, kto tylko chce. Moja kawiarnia jest w porządku. Paola? Musimy przejrzeć księgi. Jak Virginia się dowiedziała? Muszę wracać. Mam masę roboty. Porozmawiamy później. Wilfred. Nie kochasz mnie? To najlepsza odpowiedź na twoje pytanie. W życiu nie spotkało mnie nic lepszego. Ale teraz mam jeszcze większe wątpliwości. Naprawdę jesteś moim chłopakiem? Chłopakiem? Nie jestem. Masz narzeczonego, Beltrana. Nieprawda. To już skończone. Jesteś nieletnia, rozumiesz? Nie może nas nic łączyć. Już niedługo skończę 18 lat i wtedy wszystko się zmieni. Nie możesz trochę poczekać? Jeśli pani mama zobaczy was razem, będę miał kłopoty. Ja niecierpliwie się bardziej niż ty. Muszę jakoś ułożyć sobie życie. To przede wszystkim. A 6 miesięcy zleci jak z bicza strzelił. Wtedy będziemy już razem studiować i zacznie się nowe życie. Dlaczego nie powiedziałaś, że ciąża Anny to sekret? Doktora. Niech mi pani nie mówi, że pani też jest w ciąży. Skoro Anna zapoczątkowała taką modę, proszę tak nie mówić. Już raz miał pan przez to kłopoty. Po co pan przyszedł?
Kenia, zostaw nas samych. Dobrze. Po co pan przyszedł? Niech mi pani pomoże rozwiązać problem mojego syna. Legalnie lub nielegalnie. Obowiązują nas pewne zasady. To wszystko jakieś papierkowe dziwolągi. Zanim poradzę sobie z tą całą biurokracją, zabiorą mi syna i zgaśnie ostatnia żarówka w moim domu. Macie problemy z elektrycznością? To taka poezja. Nie obcuje pani z kulturą? Chciałem powiedzieć, że jak mi zabiorą syna, w moim życiu zrobi się nijak i ciemno. Pani naprawdę desperacko chce mieć Bachora? Tak mi powiedziała pani Maja. Chce pani zostać matką? Maja tak powiedziała? Nie mówisz mi nic nowego, to już wiem. Zrobiłem to, co mi pan kazał. Śledziłem kuzynkę Anny, ale akurat nie spotkała się z chłopakiem. A jeśli chodzi o pana syna, muszę jeszcze sprawdzić kilka sierocińców w głębi kraju. Słucha mnie pan? Przepraszam, myślałem o moim synu. Mówiłeś coś o sierocińcach. Tak, podobno mają tam dzieci z ulicy. Może uda mi się znaleźć jakiś trop. Ile mnie to będzie kosztowało? Cóż, chyba nie tak dużo. Spokojnie. To dla ciebie. Ale to może zająć nawet kilka miesięcy. Tak czy inaczej, za kilka miesięcy znowu zostanę ojcem. I wtedy przestanie pan szukać syna? Nie. Nadal będę szukał, dopóki nie umrę. Daj mi resztę, klient się śpieszy. Szybciej. Ano? Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Pytaj, ale nie wiem, czy odpowiem. Powinnam zacząć studia? Jak zacznę się uczyć, szybciej zapomnę o Jairo. Ludzie powinni się doskonalić całe życie. Jeśli będziesz potrzebowała pomocy, daj mi znać. Jasne. Ludzie powinni się doskonalić, coś robić, uczyć się, wychodzić za mąż, a potem zachodzić w ciążę i rodzić dzieci. Ano, jesteś w ciąży? Co? Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Anna Kowalczyk. Czytał Marek Lenek.